Dzisiaj, moi drodzy, w zupełnie nowym klimacie, pozdrawiam Was serdecznie z chaty górskiej na Cyrlej. Życie jest trudne i zapewne nie raz tego doświadczyliście. Ta sama świadomość, że życie jest trudne, sprawia, że łatwiej nam jest się z nim układać. I jeżeli mamy wpływ na to, co się nam przydarza, to dobrze jest reagować. Jeżeli nie, to wiedzcie, że brak reakcji też jest reakcją. Wtedy stery oddajemy losowi bądź innym osobom. Życie jest fantastyczne i cały czas nas zadziwia. Czasami sprawia, że zapiera nam dech w piersiach, a czasami po prostu ugina pod nami kolana. Stąd nasza podróż po drogach życia praktycznie nigdy się nie kończy. Uczymy się całe życie, a sytuacje, z jakimi przychodzi nam się borykać, wystawiają nam świadectwo. Każdy z nas niesie ze sobą bagaż doświadczeń i z chęcią chcielibyśmy je przekazać naszym dzieciom, by nie musiały przechodzić przez tak trudne chwile, jakie nam czasami w życiu towarzyszyły. Niestety, to się nigdy nie uda, moi drodzy. A za czyją to sprawą? Za sprawą naszego mózgu. My, dorośli, mamy w naszym mózgu taką bibliotekę pełną szufladek. W tych szufladkach mieszczą się nasze doświadczenia. Od tych prób jeszcze kiepskich, nieudanych, do tych spektakularnych. I w sytuacji, kiedy przydarza nam się coś trudnego, dokładnie wiemy, którą szufladkę otworzyć i co zrobić z tą sytuacją. Nasze dzieci w mózgu mają dokładnie taką samą bibliotekę. Natomiast ich szufladki są pootwierane, niepełne, niektóre jeszcze puste. I czekają na ich własne doświadczenie. Stąd jeżeli frustrujecie się, ponieważ dajecie dziecku gotowy przykład rozwiązania, a ono z tego nie korzysta, to chcę Wam powiedzieć, odpuśćcie. Bardzo dobrze, że nie korzysta z naszych rozwiązań. Czasami potrzebuje przysłowiowych 99 własnych prób, zanim skorzysta z naszej oferty. I uwaga, te 99 prób, które wykona nasze dziecko, może okazać się spektakularne. Dlaczego? Bo wśród nich może być chociaż jedna, która zadziwi cały świat. I dzięki temu, że nasze dziecko nie słucha czasem naszych rad, mamy postęp. Moi drodzy, chcę Wam powiedzieć, że kary, które stosujemy wobec naszych dzieci, tylko dlatego, że nie reagują na nasze nie tyle prośby, ale przykłady rozwiązań, są nieefektywne. Dlaczego? Bo ani kara, ani nagroda nie jest symetryczna. Co to znaczy? Jeżeli nagradzamy dziecko za to, że coś zrobiło, to ono bardzo chętnie wykona jeszcze raz to ćwiczenie właśnie po to, by otrzymać od nas kolejną nagrodę. Natomiast jeżeli karzemy nasze dziecko, to wcale nie uczy się, że ma tego nie robić, tylko wręcz przeciwnie, unika kary przed tym, byśmy go na nowo nie okrzyczeli czy zganili. A unikanie kary nie jest tym samym, co nauka. Każdy z nas niesie ze sobą plecak pełen doświadczeń rodzinnych. Jeżeli wychowywaliśmy się my sami, dorośli, w rodzinach pełnej miłości, wówczas trochę inne mamy spojrzenie na rodziny, które sami zakładamy. Jednak gdy wychowywaliśmy się w rodzinach, gdzie była przemoc, kłótnie, lodowe stosunki między rodzicami, wówczas narasta w nas potrzeba chronienia własnych dzieci przed takimi sytuacjami. I niejednokrotnie, kiedy wasze dziecko w szkole albo w przedszkolu doznaje problemów z powodu relacji z rówieśnikami bądź z nauczycielem, a my sami jako dorośli też mieliśmy takie problemy w szkole, to wtedy bardzo często reagujemy emocjonalnie i praktycznie chcielibyśmy załatwić pewien problem za nasze dziecko. A
absolutnie Wam to odradzam. Pozwólcie dzieciom, by świadomie, bardziej lub mniej, ale podejmowały decyzje, jak zareagować w sytuacji, kiedy koleżanka z nimi nie chce siedzieć w ławce, kiedy kolega nie chce się z nimi razem bawić, bądź w momencie, kiedy się pokłócili. Zabierając im możliwość rozwiązywania tych konfliktów, tak naprawdę sprawiamy, że stają się bezwolni i nie mają przestrzeni na to, żeby w wieku dziecięcym nauczyć się budowania relacji z innymi osobami, co wpływa na pogarszające się relacje w momencie, kiedy stają się osobami dorosłymi. Kolejnym przykładem jest kryzys małżeński, kiedy udajemy przed naszymi dziećmi, że wszystko jest ok. I tak naprawdę nasz związek to taka istna kostnica. Natomiast nasze dzieci są bardzo bystrymi obserwatorami. I pamiętajcie o jednym. Jeżeli dziecko nas zapyta, czy coś między nami, czy mamą, tatą jest nie tak, to znaczy, że jest gotowe na odpowiedź, ale prawdziwą odpowiedź. I w tej sytuacji możecie się zmierzyć z trzema rodzajami reakcji. Pierwsza to jest reakcja iście z rodu epoki lodowcowej. Dziecko dosłownie zamraża się emocjami. Udaje, że jest wszystko dobrze, nie widzi naszych kłótni, chowa się w swoim pokoju, bądź czasami wychodzi do znajomych, by ogrzać się prawdziwym, ciepłym rodzinnym. I niekiedy budzi się w nas taka nutka zazdrości. Drugim przykładem reakcji jest jak z bajki o siostrach Kopciuszka. Marudzą, właściwie jęczą. Cały czas potrzebują skupienia uwagi na sobie. Nazywa się to pick me. Patrz na mnie, zobacz, co się dzieje. I ten moment, kiedy nie zwracamy uwagi na dziecko, powoduje, że dzieci najczęściej się samookaleczają bądź wpędzają się same w chorobę, by skupić na sobie uwagę mamy i taty. I ostatni rodzaj reakcji to jest z bajki Rumpelsztyk. Głośno, hałas, krzyk, wymuszanie, manipulacja. Takie dziecko będzie cały czas tworzyć konflikt między nami i starcia. Bardzo często można powiedzieć, że zaczyna współpracować z jednym rodzicem, z tym rodzicem, który w danym momencie jest silniejszy, nie słabszy. To są trzy najczęściej występujące zachowania naszych dzieci. Żeby uchronić je przed tego typu burzliwymi emocjami, dobrze jest najnormalniej w świecie zachowywać się autentycznie i otwarcie. Jeżeli dziecko nas pyta, czy coś jest nie tak, to znaczy, że gotowe jest na odpowiedź. I tak należy mu się szczera odpowiedź. Więcej na ten temat możecie przeczytać na moim blogu. Zapraszam Was serdecznie. annawojtczak.pl